Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję myszki Logitech G302 Deadless Prime. Jest to myszka przeznaczona dla graczy, generalnie skierowana do gier typu MOBA, czyli masywnych gier online'owych, których najlepszym przykładem jest chociażby znane chyba wszystkim League of Legends czy Dota 2. Czyli generalnie gry, gdzie na ekranie dużo się dzieje, gdzie uczestniczy naprawdę wielu graczy, gdzie musimy wydawać mnóstwo komend w jednej chwili. Dlatego też producent wyposażył tą myszkę w przyciski ze sprężynami, które raz, że mają lepszą żywotność, dwa, że mają też lepiej reagować w tego typu właśnie szybkich, dynamicznych grach. Jeśli chodzi o cenę tej myszki, to jest to oficjalnie 219 zł, tak więc nie jest to gryzoń drogi. Jak widzicie, jest to myszka niewielka, ważąca 90 gram i jest też symetryczna, nie posiada profilowań, dzięki czemu jest dość uniwersalna. Moim zdaniem nadaje się także do strzelanek, ponieważ mi na przykład w Counter-Strike Global Offensive grało się przy jej pomocy całkiem dobrze, przy pomocy Claw Gripu, i w takim codziennym użytkowaniu przy komputerze też sprawdziła się nieźle. No dobrze, teraz sobie rzucimy okiem na nią. Najpierw powiem Wam podstawowe informacje. Przede wszystkim, jak widzicie, mamy kabelek z wtykiem USB, taki zupełnie zwyczajny, bez żadnego oplotu. Kabel za to jest długi, dwumetrowy. Jeśli chodzi o myszkę, mamy tutaj sensor Delta Zero, czyli to samo co w innych myszkach Logitecha z nowej serii. Jest to precyzyjny sensor optyczny, pozwalający osiągnąć DPI aż do 4000. Jeśli chodzi o przyspieszenie, to jest to 20G, czyli w takich grach wystarczające, oraz prędkość myszki to jakieś 120 IPS-ów. Całość kontroluje też 32-bitowy procesor ARM, a myszka przesyła dane z częstotliwością 1000 Hz, czyli opóźnienie wynosi jedynie 1 milisekundę, typowo w myszkach dla graczy. Jeśli chodzi o ten system naciągu z metalową sprężyną, to dotyczy on przycisku prawego i lewego. I zobaczcie, tak właśnie one klikają. Naciska się lekko, feeling jest bardzo dobry. Generalnie pomimo tego, że te klawisze są małe, to używało mi się ich naprawdę dobrze. Są delikatnie wyprofilowane przy brzegach, tak żeby palce się dobrze trzymały, nie uciekały, to jest naprawdę fajne. I deklarowana żywotność tych przełączników to jest 20 milionów kliknięć, czyli całkiem sporo. Jeśli chodzi o pozostałe przyciski, tutaj mamy przełącznik DPI. Przełącznik DPI, tutaj mamy rolkę, no, która jest taka podstawowa, bardzo cała, wykonana z gumy, działa jako przycisk, nie działa na boki w tym modelu. Używa się jej OK, ale bez żadnych rewelacji. Następnie widzicie logo firmy Logitech podświetlane oraz tutaj po bokach takie fajne, oddychające podświetlenia. Kolejne przyciski to takie dwa przyciski pod kciukiem, oczywiście programowalne. Jak słyszycie, są cichutkie i naciska się je naprawdę leciutko. Co do tych przycisków, no jak gramy sobie Claw Gripem, to mamy do nich dość dobry dostęp. Do tego pierwszego jest świetny, do drugiego troszeczkę gorszy, ale też jest jeszcze to w miarę wygodne. A że chodzą leciutko, używa się ich naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy wszędzie plastik, nie mamy żadnych gumowanych elementów. Natomiast pomimo właśnie braku tych antypoślizgowych elementów i pomimo braku profilowania i też małego rozmiaru myszki, to pracuje się nią naprawdę fajnie. I tu dochodzimy też do ślizgaczy, które są duże, dobrej jakości. Według producenta wytrzymują aż 250 km ślizgu. Przeliczyć to na godziny grania jest ciężko, natomiast jest to naprawdę dużo w porównaniu z innymi firmami. Oczywiście ślizgacze właściwe to jest to oraz tu takie dwa małe przy samym sensorze Delta Zero. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy, o takie informacje, specyfikacje tej myszki. Teraz zobaczycie sobie też troszeczkę testów syntetycznych oraz testy w grach, a następnie wracamy z podsumowaniem.
Dobrze, zapraszam Was teraz na podsumowanie recenzji, testy widzieliście. Powiem Wam, że sam nie jestem fanem małych myszek oraz nieprofilowanych myszek. Zdecydowanie bardziej wolę pełnowymiarowe do palm gripu oraz takie, które są wyprofilowane pod gracza praworęcznego, dają dobrą wygodę. Natomiast tutaj mamy mimo wszystko myszkę, która mnie zainteresowała, która zdobyła moją uwagę na dłużej i powiem Wam, że sam byłem zdziwiony, ale korzystało mi się z niej naprawdę świetnie. Ponieważ jest prosta, dobrze wykonana, ma fajne oprogramowanie i sprawdza się dobrze tak w grach MOBA, czyli na przykład League of Legends, a także w strzelankach jak chociażby Counter-Strike. Więc nie miałem z tą myszką żadnego większego problemu. Tak samo jak każda myszka Logitecha, którą testowałem w poprzednim roku, wypadała w testach naprawdę dobrze. Stosunek jakości do ceny myślę, że jest naprawdę wysoki, ponieważ za tą myszkę zapłacimy troszeczkę ponad 200 zł, więc nie jest to jakaś kwota nie wiadomo jaka. Natomiast jeśli gramy w gry typu MOBA, będzie to naprawdę świetny gryzoń i dobrze zainwestowane pieniądze. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o myszce Logitech G302 Deadless Prime, zapraszam Was do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Link macie jak zwykle w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!